Pomóc młodym ludziom bardziej świadomie wybrać kierunki kształcenia, aby po skończeniu nauki nie rejestrowali się w urzędzie jako bezrobotni. To między innymi było celem zorganizowania gry Chłopska Szkoła Biznesu. Rozegrano ją w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W przedsięwzięcie zaangażowali się doradcy zawodowi Tarnogórskiego Powiatowego Urzędu Pracy wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Zespołem Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach. Jeżeli my obecnie pokażemy możliwości kształcenia w szkołach branżowych, w szkołach również licealnych i uzyskania odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy, na pewno unikniemy sytuacji rejestracji takich młodych osób w urzędzie. Do udziału w grze zaproszono uczniów klas ósmych, którzy za kilka miesięcy będą podejmowali decyzję, w jakiej szkole kontynuować naukę. Jako powiat prowadzimy 14 zespołów szkół, w tym sporo jest szkół kształcących zawodowo, czyli techników i branżowych szkół pierwszego stopnia. Natomiast problemem są kandydaci do tych szkół, więc skierowanie oferty gry ekonomicznej do uczniów szkół podstawowych, w zasadzie to już prawie, że absolwentów tych szkół, bo mówimy o tym, że uczestnikami są głównie uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu, jest zachęceniem ich do kształcenia się w zawodzie, żeby tą maturę wpisali, a równocześnie robili te egzaminy zawodowe i kończąc szkołę średnią mieli już konkretny fach w ręce, co oczywiście wcale nie zamyka im drogi na studia. Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna, która jest prostą symulacją mechanizmu wolnego rynku. Każdy gracz wciela się w rolę rzemieślnika, produkuje i sprzedaje swoje produkty. Celem jest zebranie jak największego majątku dzięki transakcjom i organizowaniu wypraw handlowych na mapie Europy. Doświadczenia uczniów wyniesione z rozgrywki mogą posłużyć za punkt wyjścia do rozumienia zjawisk występujących w realnej gospodarce. Grę wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 15 z Tarnowskich Gór, Piotr Wędkowski i Jan Wesołek. Wydaje mi się, że najtrudniejsze było znaleźć popyt na jakiś towar, bo niektóre towary nie chciały się sprzedać i trzeba było tak utargować cenę, żeby sprzedać jak najkorzystniej i mieć odpowiednie surowce na wyprawy handlowe. Starczyło się zastanowić, którą trasą, gdzie chce się pojechać i których towarów do tej trasy potrzebujemy. Jaka strategia zagwarantowała sukces? Trzeba było być ze wszystkimi fair i żeby każdy coś na tym zarobił. Nagrody ufundowały Huta Cynku Miasteczko Śląskie oraz Chemet. Uczniowie mogli bliżej poznać obie fabryki i dowiedzieć się, jakich pracowników poszukują oraz co im są w stanie zaproponować. Ważne jest, aby też pozyskać i zatrudnić osoby wykwalifikowane, czyli takie, które już mają wykształcenie kierunkowe. Tutaj przede wszystkim właśnie o automatykach, elektromonterach, nawet ślusarzach, których aktualnie brakuje. Tacy pracownicy dzisiaj są towarem deficytowym. W grze Chłopska Szkoła Biznesu wzięło udział 40 uczniów z 20 szkół. Wszystkie przedsięwzięcia zmierzające do tego, że mamy kogo kształcić, są dla nas bardzo cenne i we wszystkie się włączamy.